Zastanówmy się, jakie mamy nastawienie. Mamy z grubsza rzecz biorąc w społeczeństwie nastawienie albo pozytywne do życia, czyli ci optymiści, albo negatywne. Czyli pesymiści, którzy sami siebie lubią określać jako realiści. Kto się z Was zalicza do optymistów? Ręka do góry. A kto do pesymistów? O kurwa. A kto do realistów? Okej. Okay. Churchill pięknie to kiedyś powiedział. Jestem optymistą, bo bycie pesymistą wydaje mi się w życiu do niczego niepotrzebne. Steve Jobs też pięknie dopowiedział, że świat zmieniają ci ludzie, którzy są wystarczająco szaleni, by wierzyć w to, że mogą go zmienić. Mam takiego też dobrego kolegę, który też jest, można powiedzieć, pesymistą, ale jest taki piękny podział na tu napiszmy optymista, a tu napiszmy pesymista. I ten podział jest taki. Jest optymista aktywny i optymista pasywny. I podobnie w pesymiście. Aktywny i pasywny. Co oznaczają te podziały? Optymista to ten, który wiadomo, podchodzi do życia raczej w taki sposób, że wszystko będzie dobrze, uda się, damy radę, wszystko się poukłada, widzi świat w jasnych barwach, patrzy w przyszłość z nadzieją, a ten patrzy w przyszłość z trwogą, skupia się na problemach, skupia się na tym, co będzie złe, skupia się na tym, co się nie uda. Widzi zawsze tysiąc powodów, żeby czegoś nie robić, widzi zagrożenia. Ten widzi szansę, ten widzi zagrożenie. I teraz ten podział, aktywny, pasywny, pięknie jeszcze bardziej nam pokazuje, jak oni się różnią od siebie. Optymista aktywny to jest taki, który nie dość, że wierzy w to, że będzie dobrze, wierzy, to jeszcze podejmuje działania w kierunku tego, żeby było dobrze. Czyli on mówi sobie tak, na pewno będę zdrowy, bo mam dobre geny, ale na wszelki wypadek będę chodził co pół roku do lekarza i będę kontrolował. Czy na pewno wszystko jest w porządku? Optymista pasywny to taki, który wierzy, że wszystko będzie dobrze, ale nie robi nic w tym kierunku, żeby dobrze było. Czyli on zakłada, że na pewno będę zdrowy, nie muszę iść się nawet badać, bo wiadomo, że będę zdrowy. Czyli się nie zabezpiecza. Czyli tu jest brak działań. Aktywny powie, jestem stworzony do zarabiania wielkich pieniędzy i zarobię wielkie pieniądze. I w tym celu zacznie podejmować działania, żeby zarobić te pieniądze. Pojedzie na szkolenie, zacznie czytać książki i tak dalej, poznawać nowych ludzi, będzie działał. Optymista pasywny powie, ja na pewno w życiu zarobię wielkie pieniądze. Na pewno, jestem o tym przekonany. Po czym dalej będzie palił blanta. I będzie czekał, aż te wielkie pieniądze spłyną na jego konto. Pesymista. Pesymista aktywny to jest taki, który mówi, wszyscy umrzemy, nie? W ogóle świat zmierza w okropnym kierunku. Nie, no tragedia, no już jest po nas, zaraz nam wprowadzą cyfrową dyktaturę, zabiorą pieniądze gotówkowe, zostanie elektroniczny pieniądz. Generalnie w tym kraju się zarobić nie da dużych pieniędzy, wszystko jest do niczego, wszystko widzi w czarnych barwach, ale jest aktywny, czyli co robi? Czyli podejmuje działania zaradcze. Wszystko zmierza w złym kierunku, już jest po nas, dlatego muszę postawić na rozwój swoich kompetencji, żebym umiał pracować zdalnie, żebym nie był zależny od jednego pracodawcy. Wszystko zmierza w kierunku cyfrowej dyktatury, dlatego muszę sobie kupić trochę złota, żeby się zabezpieczyć na wypadek tego, gdyby kiedyś ktoś przyszedł i wyłączył prąd i wyłączył gotówkę. Czyli znowu, podejmuje działania zaradcze. Działania zaradcze. Natomiast pesymista pasywny to jest najgorszy typ. Bo on jedyne co robi to narzeka. Wszystko jest złe. Nic się nie uda. Jezu, dokąd ten świat zmierza, nie? Ja już jest po nas. No i pali tego blanta albo pije to piwko. W myśl zasady, po co cokolwiek robić, skoro i tak na nic nie ma wpływu. Takie osoby trzeba eliminować ze swojego życia. Natychmiastowo. Jak dopuścicie takie osoby, to oni was ściągną w dół.